obie bardzo dobrze śpiewacie. W takim razie, mimo wszystko, dlaczego miałabyś ty wygrać? O kurczę, to jest strasznie ciężkie pytanie, to co teraz pytasz, ponieważ jesteśmy na takim etapie tego programu, że naprawdę są sami dobrzy wokaliści. Mhm. I w tym momencie, jeżeli czy ja odpadnę, czy Ewa, to będzie tylko i wyłącznie kwestia gustu trenera, tak mi się wydaje. Mhm. Bo to nie jest kwestia tego, że Ewa odpada, bo jest gorsza, czy ja odpadam, bo jestem gorsza. Wcale tak nie uważam, podchodzę do tego naprawdę na luzie totalnie, bo tak jak mówię, jesteśmy naprawdę wszyscy na poziomie, więc... Teraz tylko wyjdzie kto co lubi i dokładnie, tyle. Dokładnie, Ewa, zgadzasz się? Zgadzam się, tu po prostu nie ma gorszych, lepszych. Wszyscy jesteśmy bardzo dobrymi wokalistami. To, że tu jesteśmy, właśnie o tym świadczy. Dokładnie. A no cóż, no zobaczymy, kogo wybierze Ania. My możemy zrobić tylko wszystko, co w naszej mocy, żeby było naprawdę zawodowo zaśpiewane. Trzymam kciuki, żeby było tak, jak mówisz. Ewa Szlachcic, Marta Maliszewska. Czekamy na ich bitwę. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.